Treści zadania powiedziane jest, że figura 2 jest obrazem figury 1 w przekształceniu skalowania. Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, przez porównanie długości odpowiadających sobie boków. Boki odpowiadające to boki w obydwu figurach, które mają taką samą względną pozycję w swojej figurze. Odgrywają tę samą rolę w swojej figurze, leżą w tym samym miejscu względem innych elementów figury, mimo że wielkości poszczególnych elementów obydwu figur mogą być różne. Rozmiary same w sobie, np. długości odcinków czy pola powierzchni, nie mają tu większego znaczenia. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy znaleźć odpowiednik odcinka EA pierwszej figury, to wygląda na to, że jest nim w drugiej figurze odcinek OP. Przyjrzyjmy się długościom tych odcinków. Długość odcinka EA wynosi 3. Długość odcinka OP wynosi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdyby w takim razie figura 2 miała być obrazem figury 1 w przekształceniu skalowania, to współczynnik, dzięki któremu otrzymujemy figurę 2 jako obraz figury 1, wynosi 2 bo 3 razy 2 równa się 6. Na ten współczynnik mówimy w matematyce, że jest to skala takiego przekształcenia albo bardziej potocznie współczynnik skali. Na takie dwie figury mówimy figury podobne, przy czym żeby wiedzieć na pewno, że są one podobne, musielibyśmy sprawdzić wszystkie pary odpowiadających sobie boków. Ten z tym, ten z tym, ten z tym i tak dalej i w każdym przypadku skala musi być taka sama. I jeszcze należałoby sprawdzić miary kątów, na przykład kątów wewnętrznych, bo istnieją takie pary figur, w których każdy z boków jest przeskalowany i skala dla każdej pary boków jest taka sama, ale miary kątów nie są zachowane. I w związku z tym nie są to figury podobne, czyli żadna nie jest obrazem drugiej w przekształceniu skalowania. Z treści zadania wiemy, że są to figury podobne. Rzeczywiście, na oko widać, że odpowiadające boki leżą. Do siebie pod tym samym kątem. W tym przypadku są parami równoległe. Jeżeli obrócimy którąś z figur, to też będą to figury podobne. Miary kątów między odpowiadającymi bokami będą takie same. Jeżeli są to figury podobne, to ich odpowiadające kąty wewnętrzne mają te same miary: ten i ten, ten i ten i tak dalej. Skalowanie zachowuje miary kątów. Miary kątów wewnętrznych wielokąta nie zmieniają się. Odpowiedzmy w takim razie na te dwa pytania. Na podstawie odpowiedzi będziemy mogli też upewnić się, że to przekształcenie to rzeczywiście skalowanie. Który punkt figury pierwszej odpowiada punktowi Q figury drugiej? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Punkt Q figury 2 to ten punkt, który punkt odpowiada mu w figurze 1. Odpowiada mu punkt, który odgrywa tę samą rolę w figurze 1, co punkt Q w figurze 2. Jego położenie względem pozostałych elementów figury 1 jest takie samo, jak położenie punktu Q względem pozostałych elementów figury 2. Można położenie punktu Q względem figury, do której on należy, określić jako wierzchołek łączący najkrótszy i najdłuższy bok. I wygląda na to, że w figurze 1 najkrótszy i najdłuższy bok łączy wierzchołek B. Leżą one względem figur, do których należą w tej samej pozycji. Ich względna pozycja w figurze jest taka sama. Odpowiedź na pierwsze pytanie: punkt B figury 1 odpowiada punktowi Q figury 2. Drugie pytanie: Określ, który bok figury 2 odpowiada bokowi dc figury 1. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i jeszcze raz spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. No dobra, odcinek DC figury pierwszej to ten odcinek, i może od razu zauważyliście, że odpowiada mu w figurze 2 bok MN, czyli ten. Możemy od razu zapisać odpowiedź bok MN. Można powiedzieć, że obydwa te boki to boki równoległe do najdłuższego boku figury, albo że są to boki łączące najkrótszy bok figury z jedynym bokiem nierównoległym do żadnego innego, albo że obydwa z nich to boki tworzące z kolejnymi bokami przyległymi do nich kąt prosty i kąt rozwarty. Względne położenie każdego z tych boków musi być w jego figurze takie samo, jak Drugiego boku w drugiej figurze. Możemy też przy okazji sprawdzić, ile wynosi skala tego przekształcenia i upewnić się, że rzeczywiście jest to przekształcenie skalowania. Bo jeżeli jest, to dla każdej pary odpowiadających boków współczynnik skali jest ten sam. Oznacza to, że jeżeli jest to skalowanie, to dla odcinków DC i MN skala również będzie wynosiła 2. Sprawdźmy. DC ma długość 1, 2, 3, 4. MN ma długość 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I znowu skala tego przekształcenia, albo inaczej współczynnik skali, wynosi 2, bo 4 razy 2 równa się 8. Możecie dla pewności sprawdzić pozostałe pary boków i obliczyć na ich podstawie skalę. Powinna również wynosić 2 i przyjrzeć się miarom kątów. Na przykład kątów wewnętrznych, czy mają parami te same miary.